Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościł Malinowski, podcast Interpretacje. Dla ludzi średniowiecza oczywiste było, że wszyscy ludzie mówili kiedyś jednym wspólnym językiem, a zdolność tę utracili dopiero podczas budowy wieży Babel, gdy Bóg dokonał pomieszania języków. Ten pierwotny język ludzkości nazywano Adamowym, a większość historyków i teologów akceptowała pogląd, że był to po prostu język hebrajski. Jednak w biblijnej tablicy narodów z Księgi Rodzaju znajdujemy trzech synów Noego, Sema, Hama i Jafeta. I ten ostatni mógł uchodzić za najstarszego, a zarazem za przodka i eponima ludów i języków Europy. Jafet miał siedmiu synów i jeden z nich, na przykład Jawan, był w zamyśle twórców Księgi Rodzaju przodkiem Jonów, czyli Greków. Tablica Narodów oddaje realia z przełomu epok achemenickiej, perskiej i hellenistycznej IV i III wieku przed naszą erą. O Słowianach, a już tym bardziej o Polakach, autorzy Starotestamentowi nie słyszeli. Stąd średniowieczni erudyci, jak np. Jan Długosz, rozwijali te biblijne analogie, aby wprowadzić na scenę dzijową Polaków. Ci wywodzić się mieli od innego syna Jafeta, Magoga, który był przodkiem z cytów Masagetów. Ale nie tylko ich, bo także Gotów, Sfebów, Alanów i Hunów. Otóż pierwszym potomkiem Jafeta, który zamieszkał w Europie, był Alan. Ten miał trzech synów o imionach Izycjon, Armenon i Negno. Negno z kolei miał czterech synów o imionach Vandal, Targus, Sakso i Bogorus. W tej genealogii zapożyczonej z historia Britonum Neniusza a sięgającej jeszcze Germanii Tacyta, praojcem Polaków czyni się raz Wandala, raz Saksona, który jest też przodkiem rozlicznych ludów skandynawskich i słowiańskich. Gdy długoż pisze swe roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego, takie myślenie średniowieczne powoli przechodzi do przeszłości, ustępując miejsca nowożytnym konceptom historiograficznym epoki renesansu. Początkowo są one nie mniej zanurzone w Biblii niż średniowieczne. Po prostu różne nacje rzucają wyzwanie hebrajskiemu jako językowi Adama. I tak franciszkanin Wojciech Dębołecki w XVII wieku dowodził, że pierwszym językiem świata, językiem adamowym, był język słowiański, czyli polski. O wiele większe znaczenie miało natomiast ukucie w tej epoki pojęcia języki jafetyckie. Pod którymi rozumie się jakąś wspólnotę języków europejskich, co do ich pochodzenia? Podobną do wspólnoty języków semickich arabskiego, hebrajskiego, syryjskiego, etiopskiego wspólnoty, która jest zarówno wskazana przez Biblię, jak również w nauce została zaakceptowana i dostrzeżona już w wieku XII, czy jeszcze głęboko w średniowieczu. Na to, że taka wspólnota języków może mieć podłoże genetyczne i wskazywać, że podobne języki wywodzą się z jednego dawnego języka, wskazywała nie tylko biblijna analogia do potomków Sema i ich języków, ale także doskonale znany wszystkim Europejczykom fakt językoznawczy, że z jednego macierzystego języka, lingua mater, powstać może wiele nowych języków córek lingwe filie. Czego oczywistym przykładem jest klasyczna łacina i jej córki, języki romańskie. Nic więc dziwnego, że to francuski uczony Joseph Jules Scaliger, pod koniec XVI wieku, jako pierwszy w naukowy sposób rozróżnił cztery grupy języków Europy: grupę grecką, romańską, germańską i słowiańską. W tym samym czasie Europejscy kupcy i misjonarze poczynili pierwsze spostrzeżenia na temat podobieństwa języków indyjskich i irańskich do języków Europy. O Panę pierwszeństwa rywalizują w tym względzie angielski jezuita Thomas Stephens i florencki kupiec Filippo Sassetti. Za ojca indoeuropeistyki powinien uchodzić jednak profesor Uniwersytetu w Leydzie Marcus Curious van Boxhorn żyjący w pierwszej połowie XVII wieku, który w swych pracach doszedł do przekonania, że niderlandzki, niemiecki, greka, łacina, perski, języki celtyckie, słowiańskie i bałtyckie, wywodzą się od jednego wspólnego prajęzyka, który nazwał on scytyjskim, kierując się jeszcze średniowieczną koncepcją Magoga i jego syna Alana. Zarazem van Boxhorn wykluczył hebrajski, z jakiegokolwiek pokrewieństwa z językami stytyjskimi, czyli językami Europy. Jednak za symboliczny początek porównawczych studiów indoeuropeistycznych uchodzi rok 1786, kiedy to brytyjski sędzia z Bengalu, sir William Jones, wygłosił na posiedzeniu Towarzystwa Azjatyckiego w Kalkucie odczyt, w którym dowodził, że Greka, Łacina i Sanskryt, jak również gotski, celtycki i perski, wywodzą się od wspólnego przodka. Mimo, że Jones poczynił wiele błędów szczegółowych, m.in. zanegował przynależność języka hindi do wspólnej rodziny, włączył do niej natomiast egipski, chiński i japoński, a także nie wspomniał w ogóle o językach słowiańskich czy bałtyckich, choć te i ich pokrytobieństwo do innych języków europejskich były znane już wcześniej von Boxhornowi, a powtórzyli te tezy w swoich pracach Rosjanin Michał czy Francuz Gaston Laurent Cordoux, jeszcze przed Jonesem, to jednak praca Jonesa zbiegła się w czasie z powstaniem nowej uniwersyteckiej nauki w Europie, filologii. Filologia początkowo ograniczała się do badań nad językami antycznymi, greką i łaciną. Wnet jednak rozszerzyła swoje zainteresowania na średniowieczne i nowożytne języki europejskie, jak również na języki azjatyckie. Co doprowadziło do rozkwitu neofilologii i orientalistyki w pierwszej połowie XIX wieku. Dziś za filologię potocznie uważa się badania językoznawcze i literaturoznawcze. Ambicją pierwszych filologów było jednak prowadzenie szeroko zakrojonych badań we wszelkich dziedzinach nauk humanistycznych badań poddanych rygorom racjonalnego i logicznego myślenia, takim samym, jakie panowały w naukach ścisłych. I to właśnie Jones sformułował jedną z zasad językoznawstwa porównawczego, że w badaniach zmierzających do rekonstrukcji prajęzyka powinniśmy przede wszystkim, a może i wyłącznie, skupić się na najstarszych zabytkach danego języka, bo danej grupy języków. Dlatego też, aby poznać prajęzyk, porównujemy język Wiasy, Homera, Plauta, Wulfili czy Metodego, a nie teksty nowożytne. Jones nie wymyślił nazwy dla tego hipotetycznego prajęzyka. Jako pierwszy duńsko-francuski geograf Konrad Brun zaproponował w 1810 roku nazwę Indogermanik, indogermański, która była rozpowszechniona w dawniejszej literaturze, dziś obowiązuje jedynie w pracach niemieckojęzycznych. Brytyjski lekarz i erudyta Thomas Young Trzy lata później, w 1813 roku, ukół termin Indo-European, indoeuropejski, który dziś powszechnie przyjął się w literaturze naukowej. Duński filolog Rasmus Rask, w 1814 roku, próbował ożywić dawny termin Japetisk, jafetycki, ale nie zostało to jednak zaakceptowane. A później, na przomy XIX-XX wieku, sam termin jafetycki stosowano do nieindoeuropejskich i nie-semickich języków starożytnego Bliskiego Wschodu i Śródziemnomorza, np. języka minojskiego z Krety czy języka etruskiego. Dziś termin jafetycki wyszedł całkowicie z użycia w językoznawstwie. Z kolei w roku 1854 włoski językoznawca Graciadio Izaja Ascoli Ukół termin ario-europeo, aryjsko-europejski, pragnąc w ten sposób uwypuklić, że nie tylko Indowie, ale i Irańczycy tworzą azjatycką gałąź wspólnej rodziny i że obie te nacje wspólnie określają się mianem Ariów. Ideę tę podchwycił niemiecki językoznawca Friedrich Max Müller i w 1861 roku zastosował termin Arian, aryjski. Dla całej rodziny językowej, także dla jej europejskiej części. Nie zważając na to, że w europejskich językach termin arian, aryjski był właściwie prawie w ogóle nieznany. Miller potrzebował jednak takiego krótkiego, poręcznego, uogólniającego terminu, ponieważ inaczej niż większość jego poprzedników nie ograniczał się do badań językoznawczych, lecz prowadził także badania z historii religii porównawczej. Gdzie doszedł do wniosku, że należy odrzucić semickie chrześcijaństwo na rzecz naturalnej religii aryjskiej. I chociaż sam Müller wielokrotnie odżegnywał się od idei rasistowskich, podejmowane przez niego próby łączenia języka z konkretnymi populacjami o określonych cechach fizycznych przyczyniły się do powstania w Europie Zachodniej antysemityzmu, czyli wrogości do Żydów, opartej na kryteriach rasowych, a więc niezmiennych, Jakże odmiennej ideologii od tradycyjnego antyjudaizmu, a więc religijnej wrogości wobec Żydów jako grupy etnokonfesyjnej. Tak więc już fan Bokshorn w XVII wieku ustalił, że języki europejskie wywodzą się z jednego wspólnego prajęzyka. Pozostawało jednak odpowiedzieć na szereg bardziej szczegółowych pytań. Czy można datować czas istnienia tego wspólnego języka? Na jakich terenach był on wówczas w użyciu? Czy używający go ludzie tworzyli wspólnotę także w innych niż językowe sprawach politycznych, społecznych, gospodarczych, religijnych? I w końcu, jak doszło do rozpadu tego jednego wspólnego języka na wiele języków pokrewnych, ale odmiennych? Czy wśród tych pokrewnych języków jedne są sobie bliższe, a drugie dalsze? I co to za sobą pociąga? Do najstarszych poświadczonych języków, indoeuropejskich należy język grecki. Jest on odnotowany jeszcze w epoce brązu. I nawet jeśli odnaleziona w 1994 roku inskrypcja na kamyku z Kawkanii datowana na XVII wiek jest w ostateczności żartem współczesnego archeologa, to bezdyskusyjnie autentyczne są tabliczki z archiwum w Knossos, które spisano między 1450 a 1400 rokiem przed naszą erą. Tylko dziewięć języków jest poświadczonych we wcześniejszej epoce niż język grecki. Języki te to egipski, sumeryjski, kananejski, akadyjski, eblaicki, elamicki, churycki, oraz dwa języki europejskie z grupy anatolijskiej hetycki i palajski pochodzą one kilka wieków przed czasów a właściwie nie języki tylko zabytki w tych językach zapisane w piśmie klinowym podczas kiedy zabytki pisma greckiego języka greckiego zapisane były w piśmie linearnym B piśmie egejskim gdy przyjrzymy się bliżej językowi tabiczek knossos Zapisane w piśmie linearnym B, zapożyczonym od przedgreckich mieszkańców Krety, okaże się, że chociaż zawierają one archaiczną formę języka greckiego, starszą od języka homeryckiego o jakieś 600-700 lat, to jest to jeden i ten sam język, który nazywa się mykańskim do tej epoki, nie zaś językiem pragreckim, wspólnym dla Wszystkich Greków, ponieważ jest to już język zróżnicowany dialektalnie. I dialekty są tym czymś, co spotyka się we wszystkich językach indoeuropejskich, i jak zwykle jest wielka dyskusja wśród językoznawców nad granicą, gdzie dialekt przechodzi w język. Język grecki był podzielony na dialekty w epoce archaicznej, klasycznej dialekty. Joński, Attycki, Dorycki, Eolski, Arkadyjsko-Cypryjski, Panfilijski był, był podzielony już w epoce mykeńskiej, gdzie wykazuje się dzisiaj przynajmniej dwa dialekty języka greckiego. W związku z tym, gdybyśmy chcieli ustalić, kiedy mógł być wspólny język, jeszcze nie dialekty język grecki, czy język pragrecki, to wtedy powiedzielibyśmy, że język grecki wyodrębnił się z języków indoeuropejskich nie później niż 2000 lat przed naszą erą. W związku z tym istnieje jako odrębny język poświadczony 4000 lat, nieustannie podlegając zmianom, które spowalniane są przez szkołę i literaturę. Zmiany w języku greckim są nam znane dzięki. Zabytkom literackim. Natomiast do najmłodszych języków indoeuropejskich należy język albański, którego pierwszy tekst oświadczony jest dopiero w wieku XV. Nie znaczy to, że język albański jest młodszy od języka greckiego. Natomiast jest to język, który pozostaje, pozostawał w ukryciu przed zabytkami pisma, także znamy go dopiero na przestrzeni ostatnich 500 lat. I również w przeciwieństwie do języka greckiego, także języki słowiańskie mają o wiele krótszą historię. Pierwsze teksty zapisane w językach słowiańskich datuje się na wiek IX, a może na koniec wieku VIII, jeśli monumenta, Fryzingencja, zabytki fryzyńskie możemy przesunąć na czasy Karola Wielkiego. I w tym czasie Słowianie mówili jeszcze jednym językiem, który zaczął się różnicować dialektalnie. Rozpad słowiańskiej wspólnoty językowej bywa datowany na VI-VII wiek. Niektórzy badacze są przekonani, że nastąpiło dopiero później, IX-X wiek i wtedy wyodrębniły się pierwsze wyraźne dialekty: północne, południowe i wschodnie, z których w przyszłości powstaną już regionalne Języki słowiańskie. Tak więc, Słowianie mówili wspólnym językiem wtedy, kiedy Grecy już od 2000 lat podzieleni byli na dialekty. I język grecki poświadczony jest dużo wcześniej, co oczywiście nie znaczy, że język słowiański jest młodszy. Natomiast faktem jest, że oba te języki w jakiś sposób odmiennie ewoluowały, odmiennie tworzyły się na Całej bazie języków wywodzących się z prajęzyka indoeuropejskiego. W Epoce Brązu, około 1500 roku przed naszą erą, gdy Grecy po raz pierwszy zapisują dźwięki własnej mowy systemem sylabariuszy egejskich, w Europie Środkowej wciąż jeszcze istnieje językowa wspólnota bałto-słowiańska. Taką wspólnotę przynajmniej wierzy. Większość dzisiaj językoznawców. I jest tam w ogóle jeszcze jeden wspólny język dla Słowian oraz przodków ludów bałtyckich, Prusów, Litwinów i Łotysza. I badania porównawcze języków indoeuropejskich dowiodły, że niektóre grupy językowe są bardziej do siebie wzajemnie zbliżone niż do pozostałych, co wskazuje, że ze wspólnego prajęzyka wyodrębniały się one razem i dopiero później się różnicowały. Tak więc przyjmuje się dzisiaj za pewien pewnik istnienie wspólnoty bałtosłowiańskiej czy indoirańskiej, aryjskiej, za prawie pewne istnienie wspólnoty italoceltyckiej. I w dawniejszych czasach, aby zobrazować sobie tą stopniową dywersyfikację języków, badacze rysowali drzewo, gdzie prajęzyk był pniem. I z tego pnia wyrastały konary. Na przykład grupa bałtosłowiańska, a z tej konaru bałtosłowiańskiego były mniejsze gałęzie i gałązki słowiańska, zachodniosłowiańska, lechicka, polska choć gałęzie są osobne wszystkie je utrzymuje przy sobie wspólny pień prajęzyk, którym mówili praprzodkowie wyznający wspólne prawartości i tworzący wspólną pracywilizację takie były założenia w oczywisty sposób taki pień nie mógł być bluszczem pokrywającym całą rozległą przestrzeń historycznego zasięgu języka indoeuropejskiego od Irlandii po Ceylon, ale musiał powstać w jakimś jednym konkretnym miejscu. W związku z tym badacze podjęli się też prób ustalenia praojczyzny języków indoeuropejskich i określenia czasu istnienia tej wspólnoty językowej. Koncepcji i hipotez w tym względzie pojawiło się multum. Co nie jest niczym dziwnym, jeśli zważymy, że badania te dotyczą wspólnoty, która nie istniała już z całą pewnością w 2000 roku przed naszą erą, czyli 4000 lat temu, gdy wyodrębniły się z niej już pierwsze samodzielne języki anatolijskie i Grecki. Brak natomiast jakichkolwiek źródeł pisanych dla epok wcześniejszych skazywał badaczy na wyciąganie wniosków z językoznawstwa porównawczego i archeologii. Na ich podstawie można było tworzyć rozmaite modele indoeuropeizacji Europy i Azji Zachodniej. Litewsko-amerykańska archeolog Maria Gimbutas dopracowała i uzasadniła w 1956 roku stare koncepcje Teodora Benfeya, Otto Schradera czy Gordon Childa, tworząc tak teorię kurchanową która wspólnotę praindoeuropejską widziała w przedstawicielach kultur pontyjskich stepów na północ od Morza Czarnego, od neolitycznej kultury bugodniestrzańskiej po kulturę grobów jamowych z wczesnej epoki brązu. To stamtąd koczownicze patriarchalne plemiona rozprzestrzeniać się miały na całą Europę, niszcząc w serii najazdów, Wcześniejsze neolityczne cywilizacje matriarchalne, tzw. Starej Europy. Pod koniec XX wieku, teoria Kurchanowa została w znaczący sposób podważona przez hipotezę anatolijską, opierającą się na badaniach sowieckich językoznawców Iwanowa i Gamkrelidze oraz tworzonym przez Colina Renfrew modelu neolityzacji Europy i Azji Zachodniej przez ludność mówiącą językami indoeuropejskimi. Projczyzna indoeuropejczyków znajdowała się zatem miała gdzieś w Anatolii, czy może na Wyżynie Armeńskiej. Skąd już w 6500 roku przed naszą erą, pierwsi indoeuropejscy rolnicy neolityczni mieli przeprawić się do Europy. Ich język rozprzestrzeniał się powoli wraz z nowymi technologiami produkcji żywności. W myśl tej koncepcji ludy starej Europy. Przeciwstawiane Indoeuropejczykom w teorii kurhanowej gimbutas także miałyby być Indoeuropejczykami. Autorytet Colina Renfrew oraz większa predylekcja współczesnych badaczy do teorii opartych na modelu long durée, długiego trwania, niż na gwałtownych zmianach dokonywanych przez patriarchalnych najeźdźców, sprawiły, że hipoteza anatolijska zaczęła wypychać teorię Kurhanową do Lamusa. W obecnym stuleciu w sukurs językoznawcom i antropologom pospieszyła genetyka, która jednoznacznie przyznała rację Marii Gimbutas i teorii kurhanowej. W 2015 roku ukazały się w Nature dwa artykuły autorstwa wieloosobowych zespołów badawczych. Pierwszy pod tytułem Population Genomics of Bronze Age Eurasia oraz drugi Massive Migration from the Steppe was a Source for Indo-European Languages in Europe które walijski uczony John Koch określił z emfazą mianą archeogenetycznej rewolucji. Prace opublikowane w tych artykułach w pełni potwierdzają, że w epoce brązu doszło w Europie do wymiany znacznej części ludności i że ta nowa ludność przybyła z nadczarnomorskich terenów kultury grobów jamowych, a jej potomkowie stanowią dziś większość mieszkańców Europy. Sile argumentów na rzecz teorii kurhanowej uległ sam Colin Renfrew, który w listopadzie 2017 roku wygłosił na Uniwersytecie w Chicago w Oriental Institute odczyt Maria Rediviva, DNA and Indo-European Origins, w pełni akceptując założenia Gimbutas. Wiemy zatem, że wszystkie znane dziś 10 odgałęzień języków indoeuropejskich Języki anatolijskie, indoirańskie, greckie, italskie, celtyckie, germańskie, ormiańskie, tocharskie, bałtosłowiańskie i albańskie, wywodzą się z prajęzyka, którym mówiono mniej więcej w 3000 roku przed naszą erą na czarnomorskich stepach. Wiemy też, że w przeszłości istniały bardzo słabo dziś udokumentowane inne grupy języków europejskich. Luzytańska, północno-zachodnia, zwana belgijską, wenecka, tematyczna, łączona z kimeriami, czy też w końcu paleobałkańska. Po tym terminem kryją się trudne do sprecyzowania i określenia języki daków, traków i ilirów. Mogły też oczywiście istnieć jeszcze inne, kolejne odgałęzienia, których się nawet nie domyślamy. Tak jak się nie domyślano istnienia języków tocharskich, zanim w 1907 roku Emil Zick i Friedrich Müller nie poinformowali o odkryciach Orela Steina we wschodnim Turkestanie. O wiele mniej wiemy natomiast, jak, kiedy i gdzie doszło do rozpadu jednego prajęzyka na wszystkie te odgałęzienia. Obrazowy model wspólnego pnia, z którego wyrastają oddzielne gałęzie, uchodzi dziś za mylący. Większość badaczy zgadza się, że mamy raczej do czynienia z rozszczepianiem pewnej wspólnoty na dwie części, po czym każda zaczyna żyć własnym życiem. Do pierwszego takiego rozszczepienia dojść miało, gdy wspólnota proto indoeuropejska podzieliła się na dwie części. Jedną, która da początek wymarłym już starożytności językom anatolijskim z terenów dzisiejszej Turcji, i drugą, w której w skład wchodzą wszystkie pozostałe języki indoeuropejskie, a więc te, które są dzisiaj żywe. Z tej z kolei wydzieliły się języki tocharskie, których użytkownicy powędrowali daleko na wschód, do dzisiejszego Xinjiangu, autonomicznej prowincji Chińskiej Republiki Ludowej, dawnego Turkiestanu Wschodniego. I te dwa podziały miały mieć miejsce jeszcze przed trzecim tysiącleciem. Kolejne natomiast następowały jak zakładają glottochronolodzy, o ile się nie mylą, w o wiele krótszych przedziałach czasowych, a ich chronologia, nawet względna, nie jest jednak do końca ustalona. Jako trzecia grupa wydzielić się mieli ze wspólnego indoeuropejskiego pnia, czy też tego słowa już nie używajmy, ze wspólnoty indoeuropejskiej, przodkowie dzisiejszego języka albańskiego, którego historia poświadczona zabytkami, pisma, uchodzi z kolei może za Najkrótsza w Europie, bo dopiero od XV wieku, choć wydaje się, że jest to stary i autochtoniczny język Bałkanów. Najprawdopodobniej nie ma on też wiele wspólnego ze znanymi ze starożytności, skąpo bo skąpo, ale językami iliryjskim czy trackim. Jako czwarta grupa wydzielić się mieli przodkowie języków italoceltyckich których łączy się nieraz z tak zwaną kulturą ceramiki sznurowej. I dopiero w następnej kolejności ze wspólnoty w się mieli przodkowie języków greckiego i ormiańskiego, którzy z rozległych terenów Europy Środkowej i Wschodniej powędrowali na południe, w stronę Bałkanów. Grecy pozostali w Europie, Ormianie, których nieraz umieszcza się w enigmatycznym ugrupowaniu języków tracko-frygijskich zawędrowali aż do Azji, na Wyżynę Armeńską. Po odejściu językowych przodków Greków i Ormian we wspólnocie indoeuropejskiej pozostawała już tylko ludność, która w przyszłości da początek indoirańczykom, bałtosłowianom oraz Germanom. Ci ostatni odeśli na północny zachód, pobliże ludów celtyckich, które wpłynęły w przyszłości na język i kulturę Germanów. Pod koniec trzeciego tysiąclecia wspólnota indoeuropejska w tej fazie, którą można by już nazwać ją właściwie indosłowiańską, gdyż po odejściu wszystkich poprzednich grup językowych obejmowała wówczas tylko te języki, z których w przyszłości powstaną języki bałtosłowiańskie i indoirańskie. W trzecim tysiącleciu przed naszą erą Europa stała się ostatecznie indoeuropejska, choć oczywiście nie była ona nigdy wyłącznie indoeuropejska. Przodkowie Greków wydzielili się wcześniej ze wspólnoty językowej. Zawędrowali na południe, gdzie językowo z czasem zdominowali nie nieindoeuropejskich zapewne sąsiadów, Minojczyków, a może indoeuropejskich Karów, Lelegów, Pelazgów. Przejmując od nich zdobycze cywilizacji i pojęcia kulturowe, asymilując raczej niż likwidując. Wcześniejszą ludność basenu Morza Agejskiego. Natomiast przodkowie Słowian właściwie pozostali na północnej peryferii dawnej wspólnoty. A ich ekspansja miała miejsce dopiero na przełomie starożytności i wieków średnich, gdy na niżu europejskim język słowiański i słowiański model życia zostały przyjęte przez różnorodne, niemniej również już indoeuropejskie ludy celtyckie, germańskie, bałtyckie i inne, których pierwotna tożsamość przepadła bez śladu. Szczegółów indoeuropeizacji Europy, szczegółów tego jak dzieliły się języki nie znamy. Nie znamy bowiem tekstów z tej epoki, nie znamy ich, ponieważ tych tekstów nigdy nie było. Pierwsze teksty języka indoeuropejskiego powstawały na południu, właśnie na terenie Anatolii oraz greckie na terenie wysp oraz kontynentu. Natomiast dzieje Innych ludów indoeuropejskich przez wiele tysiącleci pozostawały nieznane, również nieznane pozostawały formy przekształcenia się ich języków. I to, co wiemy dziś, to wiemy znamy ich formy docelowe, jakie przybrały w ostateczności różne formy w różnych odgałęzieniach języki indoeuropejskie. A dociekanie tego, jak do tego doszło? Pozostaje w dalszym ciągu wspólną domeną językoznawstwa, archeologii, a od jakiegoś czasu również coraz bardziej genetyki. Dziękuję bardzo.